czas nas goni. Myślę, że merytorycznie nie jesteście do tej pory rozczarowani i wcale nie będzie dalej gorzej, więc dajcie nam szansę to zrobić. Ja jako moderator i konstruktor tego spotkania muszę przestrzegać dyscypliny, dlatego zapraszam tu prelegentów. I za chwileczkę Piotrek Korczarowski wejdzie ze swoim wykładem. Ja już proszę tych, którzy są na sali, żebym nie musiał ich przekrzykiwać. Bardzo proszę. Za chwilę Piotr wejdzie z wykładem. Odpaliłeś, tak? Odpaliłeś? Za chwilę Piotr wejdzie z wykładem, szanowni państwo. Jednakże trzeba dać mu chwilę czasu, gdyż jest tutaj, jak zwykle, w dwóch rolach. Przede wszystkim w roli dziennikarza. Ustala sprawy techniczne co do drugiej transmisji, którą emisja TV będzie w tej chwili realizować. Dlatego przez chwilę, w momencie, kiedy nasi prelegenci wrócą tutaj do nas, do stołu, ja proszę, żebyście państwo zajęli miejsca w ciszy. Będziecie za chwilę mieli kolejną przerwę. Żebyście zajęli, szanowni państwo, miejsca już w ciszy. Powtarzam, bez dyscypliny i bez trzymania się ram, które są być jak skoordynowany organizm. Także jeszcze raz proszę o ciszę, chyba po raz który? Siódmy? I za chwilę... Za dwie minuty, szanowni państwo, rozpoczniemy wykład Piotra Korczarowskiego. W tym czasie chciałem państwa poinformować, że na sali są i za salą są różni. Różne osobowości, różni przedstawiciele. Są wśród nas ludzie, którzy prawdopodobnie będą kandydatami w zbliżających się wyborach. O tym, jeśli będzie potrzeba, powiemy podczas następnej, kolejnej przerwy. Zarówno w wyborach samorządowych, jak i w wyborach do Europarlamentu. Z tym, że jak uporamy się ze strefą merytoryczną, która dziś jest najważniejsza, i z programem, który tutaj mamy, będziemy również państwa o tym informować, żeby pokazać, że nie tylko mówimy, ale i działamy. Także na naszej sali są ludzie, którzy będą startować, powtarzam, zarówno do Europarlamentu, jak i w wyborach samorządowych. Kolejną przerwę albo początek kolejnego setu po kolejnej przerwie spróbujemy przeznaczyć kilka minut na to, żeby państwu tych ludzi przedstawić. Jeśli Piotr jest gotowy. Jest Piotr gotowy. To rozpoczynamy jego wykład. Szanowni państwo, myślę, że nikomu Piotra Korczarowskiego przedstawiać nie trzeba, zarówno ludziom na sali, jak i ludziom, którzy oglądają nas przez różnego rodzaju nasze kanały internetowe. Także oddaję ci głos i bardzo państwa już proszę o całkowitą ciszę. Witam państwa serdecznie. Cieszę się niezmiernie, że przyszło mi występować w tej kolejności właśnie, dlatego że Bartosz Kopczyński zrobił niesamowitą pracę pod kątem swego wykładu. Ja przecierałem aż oczy ze zdumienia, bo jak państwo posłuchacie, o czym ja teraz będę mówić, to będzie to wyglądało tak, jakbyśmy wspólnie przygotowywali ten wykład. Nawet pozwoliłem sobie tu do pani Magdy Wielomskiej powiedzieć, że to wręcz niemożliwe, jak wiele punktów się zgadza, pani Magda powiedziała, bo prawda jest jedna. No więc, proszę państwa, ja będę mówić o dywersji ideologicznej, która została przedstawiona do szerokiej opinii publicznej przez niejakiego Jurija Bezmienowa. Ten człowiek był współpracownikiem, potem pracownikiem KGB, był oddelegowany na wielu odcinkach, udawał dziennikarza w Indiach, w Birmie, tam wcielał tę dywersję ideologiczną. W latach 70. na początku samym uciekł do Stanów Zjednoczonych, no i tam otworzył tę puszkę Pandory, powiedział po prostu, co jest celem Związku Radzieckiego, jak się te Stany Zjednoczone będzie podbijało.
I ja będę mówić często o Sowietach, o właśnie Rosji Radzieckiej, ale tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, ja to wszystko sprowadzam do wspólnego mianownika, który jak najbardziej ma przełożenie na obecne czasy, i naszego wroga będę tytułować jako marksistów. Tu po mnie wystąpią jeszcze Państwo wielomscy, może skorygują to określenie. Ja sobie je tak zdiagnozowałem, dlatego że takie diagnozuję Bezmienow, że właśnie naszym wrogiem nie są lewacy, Żydzi, masoni, tylko w ogóle szeroko pojęty świat marksistów. Marksistów, którzy nie narodzili się w Rosji. To jest w ogóle ważne. Ja wiem, że mam łatkę ruskiego agenta i zaraz będzie, że no tak, Korczarowski wykorzysta wykład do wybielania Rosji, ale ja za każdym razem, i co ciekawe, mnie tego na studiach nauczyli. Na tej lewackiej uczelni w Uniwersytecie Łódzkim mój wykładowca powiedział: pamiętajcie, że Rosja była pierwszą ofiarą komunizmu. To nie Rosja implementowała komunizm światu, to Rosji zaimplementowano ten komunizm. Więc marksizm, zresztą, bo chciałem powiedzieć, narodził się na Zachodzie. No przecież tam się narodził Marks. Więc marksizm w tej chwili wrócił do swej kolebki. Właśnie na Zachód. Tam była słynna szkoła frankfurcka, gdzie tutaj też właśnie kolega Kopczyński wspominał, jak to ludzie, którzy, no przypadkowo też to się pokrywa, że niektórzy są słusznego pochodzenia, jedynego właściwego, starszego i mądrzejszego od nas, nadreprezentowali wręcz tą nację w szkole frankfurckiej. Oni potem uciekli do Stanów Zjednoczonych, no ale koniec końców wrócili do Niemiec. Więc wszystko, co Państwu powiem dzisiaj, będzie odpowiedzią na pytanie, skąd ta głęboka patologia naszych czasów, bo tutaj często, ja zresztą też zajmuję się wskazaniem problemów. Tu pani, która miała przede mną niesamowite wystąpienie, też aż przecierałem oczy ze zdumienia, ci, którzy będą oglądać teraz tą moją wypowiedź z odtworzenia, to powiem, że tu była przed chwilą nauczycielka, która mówiła, że z podstawy programowej będzie wykreślany Herbert, będą usuwane z lekcji historii powstania, cała nasza tożsamość, Jan III Sobieski zniknie i tak dalej, więc ja sobie myślę, że ostatnim razem taką sytuację mieliśmy podczas zaborów, kiedy udawaliśmy jeszcze kraj, no bo powiedzmy w zaborze rosyjskim Polska była jakimś tam królestwem, ale pod zaborem oczywiście. No i wówczas jakby to nie było tak jak podczas okupacji hitlerowskiej, że Polski absolutnie nie. Tam udawaliśmy kraj i dzisiaj też udajemy kraj i właśnie nasi zaborcy narzucają nam pewne ramy. Ale mówię, zajmujemy się diagnozowaniem jakby skutków, a nie mówimy o przyczynach, a przyczyny wedle tego, co nakreślił Bezmienow, są niezwykle systematyczne. I będziecie Państwo zaskoczeni, jak wszystko się pięknie składa. Jest realizowany plan punkt po punkcie i ja na koniec powiem Wam, w którym miejscu tego planu jesteśmy i jakie będą dalsze kroki. Bo okazuje się, że to można przewidzieć. Także to wszystko dotyczy jak najbardziej obecnych czasów. I zacznę może od tego, że są różne rodzaje dywersji. Jak to mówi Bezmienow, bardzo często, jeśli ludzie słyszą dywersanci, to sobie wyobrażają jakichś tam panów w płaszczach, w moro, którzy gdzieś tam ładunki wybuchowe na torach podsadzają czy pod mostami i będą je wywalać w powietrze. Więc nie, absolutnie. Ten okres jakby minął razem z II wojną światową. Tego typu działania dywersyjne nie mają większego zastosowania, są mało praktyczne, wykorzystuje się w skrajnych warunkach, na przykład gdzieś tam podczas wojny na Ukrainie. Natomiast będziemy mówili o dywersji ideologicznej i tu taką sobie skróconą definicję wypisałem, że jest to manipulacja i dezinformacja obliczona na wywołanie określonej atmosfery w społeczeństwie w celu osłabienia wiary w dotychczasowy dorobek i tej atmosfery zwieńczonej radykalną zmianą polityczną. Więc wedle Bezmienowa w latach głębokiej komuny dla nas, czyli powiedzmy lata tam 60., 70., tylko 10-15% zasobów KGB wykorzystywano do szpiegostwa, jakie my sobie wyobrażamy, czyli jakiejś tam kradzieży planów, pozyskiwania informacji. Natomiast resztę pieniędzy, ogrom pieniędzy, przeznaczano na przewrót ideologiczny.
To jest najważniejsze, bo tak jak powiedziałem, to, że KGB nie ma, to, że Związku Radzieckiego nie ma, to nie znaczy, że ci ludzie, którzy chcieli w ten sposób zarządzać światem, poznikali. Oni tylko zmienili ośrodki władzy. Więc celem takiej dywersji przede wszystkim jest odwrócenie uwagi od właściwego wroga i podstawienie społeczeństwu innych wrogów. Sowieci robili to tak, że mówili właśnie, że waszym wrogiem jest kapitalista, obszarnik i tak dalej, to różnym państwom sprzedawali i mówili, a my jesteśmy rozwiązaniem. Gdzie oni byli wrogiem, dlatego że celem Sowietów było wejście do danego państwa i przejęcie nad nim kontroli, nad jego zasobami, potencjałem i tak dalej. No ale właśnie zaczynało się od podmiany wroga. I co najważniejsze też w tym temacie, wszystko zaczynało się od działań dywersyjnych, które nie miały charakteru przestępczego. Dlaczego? Bo ta dywersja polegała na tym, co też dzisiaj nas się epatuje cały czas, powiedzmy, pojęciem dezinformacji, ale chodzi o to, że dywersja zaczyna się od wtłaczania w społeczeństwo pewnej dozy jakiegoś światopoglądu. I zajmują się tym nie tylko naukowcy, ale też aktorzy, dziennikarze, dyplomaci, nawet studenci, jacyś tam aktywiści braci studenckiej są nad wyraz widoczni, wyraziści, tam się organizują i bardzo często to są dywersanci. Żeby w ogóle do takiej dywersji mogło dojść, to musi najpierw nastąpić wejście w podatny grunt. To znaczy, jeśli państwo jest silne tożsamościowo i dobrze zaizolowane przed wrogami zewnętrznymi, nie ma szans, żeby taka dywersja się udała. Po prostu silnego, dumnego narodu, pewnego swojej kultury i tożsamości nie da się w ten sposób rozmontować. Ale przekładając też to, o czym mówił Bezmienow na dzisiejsze czasy, podam państwu przykład, powiedzmy, zachodnich platform streamingowych, jakichś takich, które oferują nam seriale, jeszcze się do tego potem odwołam. I dla mnie to jest właśnie narzędzie takiej dywersji. Dlatego, że w produkcji tych filmów i seriali, które nam są sprzedawane pod kolorowymi tytułami i mówią kup abonament, oglądaj bez limitu, bez przerwy, ile chcesz tam za grosze, tych platform jest 4 czy 5 na rynku, funduje nam się pełną dywersję ideologiczną. Fabuła tam jest rzeczą wtórną. Najpierw musimy poznać bohaterów, z których każdy jest ideologicznie poprawny. Czyli mamy deklarację, kto jakiej orientacji, jakiego koloru skóry, jakiego wierzenia i tak dalej. Najpierw to musi być spełnione. Widzieliśmy to na przykładzie polskiego Wiedźmina, którego ja jestem gorącym fanem, uwielbiam tę fabułę, że tam z jednego z bohaterów zrobiono homoseksualistę, że jedna tam z bohaterek jest wojującą feministką i tak dalej, i tak dalej. Więc to są te deklaracje ideologiczne. I powiedziałem, że musi być podatny grunt. Więc mamy podatny grunt. Wszystkie te różne tam Netflixy, Facebooki i inne tego typu platformy wchodzą w nas jak w masło. Bo my ich chcemy, bo to się wydaje fajne, bo sobie oglądamy tanio seriale, kiedy chcemy, bo sobie publikujemy zdjęcia kotków, dzieci, wakacji. My ich chcemy, my ich zapraszamy do siebie, a oni sobie myślą świetnie. No to teraz zrobimy to, co trzeba. Na przykład Facebook ma takie bardzo fajne motywy, o których nikomu nie mówi, że na przykład szufladkuje ludzi, wrzuca ich do konkretnych grup, że pewne treści nie wyjdą poza grupę, że nam się wydaje, że publikujemy coś w cały świat, a Facebook nie, poza swoją bańkę nie wyjdziesz. Jakby my pracujemy nad tym, żeby urabiać swoją bańkę, ty będziesz tu, każdą szufladkę ma pootwieraną. I tak samo jest ze wszystkim innym. I w ogóle to, że to dzisiaj ma zastosowanie, a powiedzmy, ja mówię o człowieku z KGB, który to opisał, to nie jest w ogóle nic nadzwyczajnego, dlatego że samo KGB wzorowało się na słynnej lekturze, myślę, że większość z Państwa słyszała o tej książce, 2000 czy 2500 lat temu pewien chiński generał, filozof opracował coś, co my dzisiaj nazywamy sztuką wojny. On się nazywał Sun Tzu. Czy nie wiem, znaczy Sun Tzu jest napisane, ale podobno tak się czyta Sun Tzu, chociaż słyszałem też Sun Tzu, tak. No jak zwał, tak zwał, wiemy o kogo chodzi. Jego postać nie jest ważna, ważne jest to, co on w tej książce napisał, czy w sumie wtedy to nawet książka nie była, no, ale nieważne, w tej ideologii zawarł, dlatego że on mówił, że można pokonać pozornie silniejszego przeciwnika, używając niekoniecznie metod walki.
I to zmieniło wszystko dosłownie w ludzkiej cywilizacji. No i do takiego samego wniosku doszli radzieccy towarzysze, którzy stwierdzili, że największe zwycięstwo odnosi się nie na polu walki. Swoją drogą to jest drugi raz, kiedy wezmę w obronę Rosję, dlatego że to jest dowód na to, że doktryny rosyjskie obecne, które w dużej mierze są kolportowane też ze Związku Radzieckiego, zakładają to samo, że tak naprawdę towarzyszom radzieckim, czy w tej chwili rosyjskim, nie jest na rękę prowadzenie otwartej wojny z kimkolwiek. Jakby są lepsze metody walki, czyli wojna to już jest w ogóle ostateczność, jak już się nie ma innego wyboru, natomiast oni skupiają się na zniszczeniu systemu wartości przeciwnika. Przy czym, chichot historii, to oni teraz są obiektem niszczenia systemu wartości, o czym też wspomnę. No ale w każdym razie, jeśli się zniszczy system wartości przeciwnika, to można go w ten sposób trwale pokonać. Przykład kolejny. Niemcy podczas II wojny światowej tylko chwilowo pokonały Polaków. Oni odnieśli tylko zwycięstwo na polu walki, ale ducha polskości nie zabili. I mimo, że starali się mordować naszą inteligencję, wielu Polaków uciekło, już tu więcej nie wróciło, to jednak jako naród jakoś tam przetrwaliśmy. Natomiast celem tej dywersji ideologicznej jest stan rzeczy nieodwracalny, kompletnie już nieodwracalny. I teraz, tak jak powiedziałem, trzeba zacząć od próby zniszczenia systemu wartości przeciwnika, na którym zbudowano jego kraj. Czego my doświadczamy teraz? Absolutnie. W sumie to już jesteśmy po tym etapie. Zaraz to właśnie rozbiorę na etapy, ale uświadamiam Państwu, że to nie jest tak, że ja opowiadam o historii. Ja opowiadam o tym, co teraz nas spotyka. Że wszystko to, co było dla nas wartością, to ma być przeżytkiem, archaizmem, zabobonem, zaściankiem. Znacie te określenia. Nawet Wigilia przy polskim stole to już jest... lepiej lampki zapalić z Ikei, jakieś tam puścić Last Christmas, to jest Wigilia, a nie... Walentynki, nie? A nie tam jakieś dzielenie się opłatkiem zabobony, nie? Więc od takich rzeczy się zaczyna i powiedzmy, no tutaj jeszcze tak wcale łatwo nie jest w naród, ale od takiego... nie ma geologa żadnego na sali, ale jest taki termin geologiczny, że się drąży skałę wodą, ale poprzez rozsadzanie jej, no więc... No niech będzie, że poprzez takie szczelinowanie można właśnie zacząć to wszystko. I należy czynić to tak długo, aż całe postrzeganie przeciwnika, w tym przypadku nas, rzeczywistości, ulegnie zmianie do tego stopnia, że w tych, którzy nam to robią, nie tylko nie będziemy widzieli zagrożenia, ale zaakceptujemy ich system wartości jako nasz własny. To jest jeden z podstawowych celów i tak jak mówię, to ma miejsce teraz w Polsce, chwilę wcześniej miało miejsce na Zachodzie. I na tym polega przewrót ideologiczny, że my Polacy, polski naród, zaakceptować narzucone nam wartości marksistowskie jako nasze. My mamy mówić tak, już rozumiemy, tkwiliśmy w naszym zaścianku, byliśmy jakby opętani naszą manią, nie wiem, powstań i tradycji i historii i właśnie wspomnianego tu wcześniej Herberta, Norwida, ale to nie, my chcemy być Europejczykami. Ileż razy słyszeliśmy to zdanie, nie? My mamy być Europejczykami. Co to znaczy w ogóle? Jakby można mówić o pewnej cywilizacji łacińskiej, ale Europejczyk, no ale nieważne, jak zwał, tak zwał. Więc dochodzi do tego przewrotu ideologicznego na drodze czterech etapów. Teraz postaram się omówić, bo na koniec wskażę, na którym etapie jesteśmy. Przy czym pierwsze dwa będą trochę przydługie w umówieniu, więc wybaczcie mi, ale to jest dosyć ważne. Po to mam notatki, żeby właśnie w taki akademicki sposób to rozebrać, a nie tylko moją jakąś taką populistyczną narracją. Że pierwszy etap nazywa się demoralizacja. Jakby tego nie trzeba tłumaczyć. I ten etap, bez mianów mówi, że trwa między 15 a 20 lat. Tyle potrzeba na zdemoralizowanie społeczeństwa. Dlaczego?
Bo 15 do 20 lat zajmuje wykształcenie nowego pokolenia. Wykształcenie. To, co przed chwilą pani tu mówiła. Wykształcenie nowego pokolenia. Przykład. Ja jestem wychowany w starym stylu jeszcze. Jestem urodzony w 87 roku i przeszedłem taką samą edukację jak wszyscy państwo. Jak moi rodzice, jak się wtedy nic nie zmieniło w latach 90. Więc dla mnie bez problemu jest zrozumieć ludzi starszych ode mnie. Jakby rozmawiam jak równy z równym. Młodszych ludzi ja nie jestem w stanie zrozumieć za grosz. Nie tam młodszych 2-3 lata, ale takich urodzonych po roku 2000. Bo u nas w Polsce to się zaczęło właśnie po roku 2000 i to jest to pokolenie, wszyscy urodzeni po roku 2000, które podlegało procesowi demoralizacji. I teraz demoralizacja ma kilka obszarów, ja sobie wypisałem 5. Religia, edukacja, życie społeczne, struktura władzy i porządek prawny. No i przykład, religia. W religii mamy pojęcia w stylu tam ekumenizm, komercjalizacja religii, powstawanie różnych sekt, modernizm katolicki i tak dalej. To są narzędzia. I no właśnie, ekumenizm. U mnie w Łodzi odbywa się coś takiego jak dni judaizmu w kościele katolickim. Co to w ogóle znaczy, nie? Ale byłem raz na takim, nie, dwa razy byłem, ale raz to naprawdę już przeszli samych siebie, bo jakiś taki młody rabin próbował tłumaczyć Nowy Testament i tam podśmiewywał się, że Jezus paluchem pisał po ziemi i w ogóle dlaczego to w Biblii nie jest napisane, co on tam pisał, może to ważne. Taki stand-up zrobił, kabaret, a biskupi naszego kościoła, to dobre, nie wiedziałem, że można tak z Jezusa fajnie zadrwić, dobre. No więc to jest ekumenizm, to jest właśnie ta komercjalizacja, to są księża, którzy tam, nie wiem, śpiewają rocka i tak dalej, to jest kompletne osłabianie autorytetu, wizerunku, dopasowywanie wiary, czyli czegoś, co jest metafizyczne, czegoś, co nas uduchawia do popkultury, do różnych wynaturzeń. Mamy nowoczesnego papieża, mamy jakieś takie trendy w kościele, że słuchajcie, tam jakby, a dlaczego na przykład kobieta nie może być biskupem, a dlaczego nie możemy zawierać związków tych homoseksualnych przed obliczem najwyższego, przecież on nas tak stworzył, nie? Więc takie rzeczy są nam tak troszkę cały czas implementowane i to właśnie, zaznaczam, nie jest przypadek, okej? Okay? To nie jest przypadek, to po prostu to jest jeden z tych obszarów działania. Drugi etap, edukacja. Pokazuję tu, państwo nie będziecie wiedzieli, którzy oglądacie to w internecie, tu jest mównica, tu przed chwilą była pani, która mówiła właśnie o no, kompletnej degrengoladzie w obecnej reformie systemu edukacji. Więc jeśli chodzi o ten obszar, to w edukacji należy ludzi tak kształcić, aby w zasadzie niczego konkretnego nie umieli. Po prostu. To jest dokładnie to, co tu pani przed chwilą mówiła. Tam było coś tam o zdrowiu, ale o zdrowiu, że ja mówię sobie, zakpię, wybaczcie, jestem młody, będę trochę wulgarny, że dla nich pojęcie zdrowia to polega nie na tym, że a wiecie, tam Monsanto, glifosat i takie rzeczy, tylko jak będziesz uprawiał homoseksualny seks, to pamiętaj, guma to jest podstawa zdrowia, nie? Takie rzeczy. Więc w edukacji mamy właśnie gender studies, mamy feminizm, mamy wiedzę o seksie, o klimacie, europeistykę i to jest wiedza bezużyteczna, kompletnie, to jest pseudonauka, i to jest uczenie czy wychowywanie w duchu całkowitej ignorancji. Dlatego dzisiaj mamy młodzież, która mówi, że mamy płeć kulturową, mamy płeć umysłową, płeć fizyczną, taką biologiczną, społeczną, 1000 płci. I ktoś zadaje pytanie, że jak wykopują szkielet z ziemi, po 2000 lat powiedzmy, i są w stanie określić na podstawie tam chromosomów, czy to był kobieta czy mężczyzna, to jakim cudem ty możesz twierdzić, że nie wiem, jesteś kobietą, a tak naprawdę urodziłeś się jako mężczyzna i ta młodzież wchodzi w polemikę, że jakby to nieważne, jakby abstrahując od faktów, to nieważne, bo oni na studiach się dowiedzieli, że jakby nauka nie jest, znaczy, że 2 + 2 nie zawsze musi być 4, to jest relatywne, jakby, więc ten trend kolejny, obserwowany przez nas, jako patologia, jako coś obcego nam, coś takiego, czego my nie możemy ogarnąć, że co tu się w ogóle dzieje, śmieszne, głupie, to jest jeden z tych obszarów,
kolejny zresztą. I tak jak mówię, wszystko, co Państwo prawdopodobnie diagnozujecie jako chore, obce, nienaturalne, jakby nielogiczne, to jest obszar właśnie tej walki ideologicznej i tej dywersji ideologicznej. Trzecia rzecz to życie społeczne. Mamy tutaj przede wszystkim zerwanie więzi społecznych, relacji rodzinnych i wstawienie w to miejsce urzędów. Jakby do tej pory było tak, że to rodzice wychowywali dzieci, że rodziny sobie wzajemnie pomagały, a teraz mamy tak, że nie wiem, nawet nie wiem, sąsiedzi sobie nie ufają, życie toczy się w internecie, a tak na dobrą sprawę wychowaniem zajmuje się kto inny. I tu dygresja, przy okazji abstrahując od tematu, dam Państwu dobrą radę, której niedawno się nauczyłem, nie jestem ojcem niestety, ale do rodziców. Pamiętajcie, żeby organizować czas własnym dzieciom, żeby nie pozwolić, żeby dzieci chodziły i mówiły, chociaż to jest strasznie uciążliwe, nudzę się, nie wiem co robić, bo jak dziecko się nudzi, to pamiętajcie, że ktoś inny zorganizuje mu czas. Dzisiaj mamy smartfony, ono znajdzie czas na TikToku, na Facebooku, na różnych tam innych społecznościówkach i tam już przejmą ci ludzie, ci marksiści, to nasze dziecko i je dobrze ukształtują, więc życie społeczne to jest między innymi to, czyli to się łączy z edukacją, ale też właśnie to zerwanie więzi społecznych i uzależnienie ludzi od urzędników. Nie, że tam właśnie dzieci liczą na ojca, sąsiedzi liczą wzajemnie na siebie. Nie, to jest jakby nie tato pomóż, tylko to ja idę do urzędu, tam dostanę socjal, dostanę powiedzmy 800 plus na swoje dzieci, domu nie przypilnuje mi sąsiad, tylko też jakaś, nie wiem, straż miejska czy ktoś taki, jakiś monitoring, ale generalnie chodzi o to, żeby ludzie przestali siebie potrzebować nawzajem. To jest ważne, rozerwanie tych więzi społecznych, już nie mówiąc o tym, że sama rodzina jest pewnym nośnikiem kultury. To już to se ne vrati, jak mówią Czesi, że dziadkowie z dziećmi i wnukami siadali przy jednym stole, przynajmniej w niedzielę, raz w tygodniu i tam sobie opowiadali, a co tam wnusiu u was słychać i sobie mówili, to jakby nic takiego. A okazuje się, że to było ważne. Te więzi rodzinne, te historie. Często jak ja na przykład w środowiskach kresowych się obracam i pytam, a skąd ty wiesz o Wołyniu? A, bo mi babcia mówiła, ale to było dawno i w ogóle. Więc dzisiaj już nie ma takich babć, bo, to znaczy nie, babcie są, tylko nie ma tych stołów, przy których takie historie się zdarzają i to jest kolejny obszar, o który chodzi marksistom. Czwarty obszar to struktura władzy. I tutaj ciekawostka, nie wszyscy, którzy są zdeklarowani jako władza, mają wpływ na nasze życie, a i tak o nim decydują. Przykład z mojej branży, dziennikarze. To Bezmienow pyta, kto ich wybrał? Kto ich wybrał na te stanowiska, żeby byli czołowymi prezenterami, reporterami i nam mówili, na przykład relacjonując Marsz Niepodległości, że to są faszyści. A jednak to robią, a jednak mówią, zaszczep się. Dla dobra w siebie i innych, dla zdrowia. Więc dziennikarze na przykład mówią nam, co jest dobre dla nas, co jest złe, co mamy potępiać, w co mamy wierzyć, co mamy wykpić, układają nam w głowach. Poza tym no, ze świata polityki też takie przykłady można dać, że nikt tych ludzi nie wybierał. Na przykład unijni komisarze. Europarlament to jest fikcja, bo to jest złudzenie demokracji, żebyśmy sobie wierzyli, że mamy na coś tam wpływ, ale przecież to nie europarlamentarzyści decydują, tylko jakaś tam Komisja Europejska i właśnie ci eurokomisarze. I jakby istotą rzeczy w tym obszarze jest hasło, które dobrze znamy w Polsce, czyli mierny, bierny, ale wierny. Powie to, czego chcemy. No i tak się właśnie tutaj była mowa o przekupywaniu naukowców grantami i tak dalej. Tak się postępuje z dziennikarzami. Mam no, bogate, powiedzmy, zaplecze merytoryczne w tej sprawie, że do Telewizji Polskiej to przede wszystkim nie CV, tylko kogo tam znasz. Ja też stanąłem w życiu przed taką okazją, że pewna moja znajoma, która potem bardzo daleko zaszła, była rzecznikiem prasowym nawet pewnej wielkiej partii, powiedziała, że jak chcesz, to ci załatwię pracę w telewizji, na razie tam w oddziale regionalnym, ale szybko cię wezmą do góry. Ja powiedziałem, że nie, ja nie wyobrażam sobie pracy z takiej protekcji, bo ja nie chcę być w miejscu, gdzie wszyscy będą na mnie patrzyli jakby tak z obrzydzeniem, że no, on się dostał, bo zna tam, ma plecy polityczne. Tak jest prawie wszędzie. Moja była kobieta pracowała w wojsku, w zakładach wojskowych i tam też obsadzano właśnie z takiego klucza partyjnego, więc to się dzieje, no ale to Państwo wiecie, chodzi o to, że
Bardzo często to nie jest przypadek. I w ogóle ważna rzecz, której nie powiedziałem, na którą też Bezmianow zwraca uwagę, że to nie zawsze te działania są efektem tej dywersji ideologicznej. To nie jest tak, że one są wszystkie kreowane. Czasem powstają samoistnie. Ale tu wracając... Wracając do sztuki wojny, czy w ogóle kultury wschodu, ona uczy jeszcze jednej rzeczy. Nie wystawiaj się na cios przeciwnika, przejmij ten cios i wykorzystaj przeciwko niemu. Jakieś tam judo, taekwondo i tak dalej pokazują, że jak ktoś wyprowadza w ciebie pięść, to ty go złap za rękę i pociągnij. Dlatego często, też o tym będę mówić, ale zdarzają się sytuacje, że coś powstaje samoistnie, jakiś ruch społeczny i tak dalej, a oni tylko wierchuszkę obsadzą i już mają wszystko pod kontrolą. Kolejna rzecz w tym etapie, porządek prawny. I tutaj ciekawostka, bo to się wiąże z kulturą też. Dlatego, że nasz porządek prawny, oprócz tego, że nie mamy zaufania do sądów, do instytucji, w ogóle jest takie powiedzonko w Polsce, szukasz sprawiedliwości, to nie znajdziesz jej w sądzie, myśmy się przyzwyczaili, że tak jest, że mamy pewien kult bandyty. No, brzmi absurdalnie, ale już Państwu mówię, o co chodzi. Otóż od jakiegoś czasu, i to też podobno właśnie za sprawką marksistów, stało się tak, że zaczęliśmy kibicować w literaturze, w filmach, serialach, bandytom, tym, którzy na kogoś napadli, tym, którzy kogoś okradli, bo to jest takie fajne. I tutaj ja sobie wybrałem za przykład taki bardzo znany serial, nad którym z przyjemnością się tutaj popastwię. Dom z papieru. Znacie Państwo taki hiszpański serial? Super. Dom z papieru. Przemęczyłem wszystkie 5 sezonów. Pomijając to, że na początku też mi się podobał, no ale to jest właśnie klasyka gatunku w tym sensie, że mamy jakiś napad, no i przecież chyba nie trzymamy za tymi policjantami, którzy tam w ogóle są nieudolni, zaraz też opowiem o policjantach, dlaczego są nieudolni w tym serialu, tylko za tymi, którzy napadli na mennicę, a potem na ten bank hiszpański. I przykład z tego akurat serialu, że oprócz tego, że kibicujemy za bandytami, no bo są bandyci, no napadają, że zwróćcie uwagę, jaka tam jest, jak się mówi, podgatowka, jest coś takiego w Rosji, że są też przedstawieni ludzie, którzy w ogóle w tym nie uczestniczą, to jest społeczność Hiszpanii, że ci bandyci są takim symbolem oporu i jakby dlaczego? Ukradli z tej mennicy parę miliardów i wzięli je sobie do kieszeni. Jaki opór. A mimo to ludzie są w nich zakochani. Jakby kibicują im, że tak, pokazaliście tej władzy. Marksizm. Więc w tym serialu, w sezonie 5, w odcinku 2, taki dialog. Aż sobie wypisałem, bo mówię, no nie. No po prostu. No nie. Boże, czy ty to widzisz? Cytując jeden z fragmentów polskiego filmu. Gość, który jest jakimś tam żołnierzem, eks-ochroniarzem, przesłuchuje dziewczynę, dosyć brutalnie powiedzmy, a potem sytuacja się zmienia. Jej kolega chce mu wymierzyć sprawiedliwość. No i ten gość mówi coś takiego. Zabijesz mnie, bo dotknąłem tyłka twojej dziewczyny? A ten mu odpowiada, bo jesteś faszystą. I ten mówi... No tak, walczysz z ojczyznę, bo on broni tego banku przed nimi. On chce ich wyeliminować. Walczysz z ojczyznę, a tu nagle jakiś dupek nazywa cię faszystą. A ten go zaczyna tam prać po ryju i co zdanie jeden cios w twarz? Że tylko faszysta, mówi Kundel, to za cygankę, za nazywanie Palermo jednookim pedałem, za przybłędę, za rasizm, za szowinizm, za seksizm, za homofobię. No i praktycznie na koniec tamten już jest nieprzytomny, nie? My to oglądamy, ale on dowalił, dobrze, dobrze, a jakby kibicujemy. Kibicujemy temu, który właśnie wyeliminował, powiedzmy, stróża prawa, który wystąpił w obronie instytucji państwowej i przy okazji mu się dostało, no bo był przy okazji białym, heteroseksualnym mężczyzną. Więc mamy całą taką deklarację ideologiczną. Jakby po co to w tym w ogóle mógł mu po prostu przyłożyć, nie? Ale nie, tamten musi... na ziemi i czekać na kolejny cios, a za faszyzm, za razim, za pedałów. Więc to jest ich emanacja ideologiczna. To my jesteśmy tym typem, który jest okładany po twarzy, bo on mówi, walczysz z ojczyzną, a tu nagle jakiś dupek nazywa cię faszystą.
a ten mu tłumaczy, dlaczego jest faszystą. I o tym mówił przed chwilą Bartosz Kopczyński. I teraz kwestia właśnie władzy. Kolejny przykład, też w tym punkcie porządek prawny. Kompromituje się kompletnie policjantów, żołnierzy. Oglądamy w popkulturze ich jako idiotów. To bandyta jest inteligentny, to bandyta jakby jest symbolem oporu, wolności, a władza nie tylko jest zła, ale jest jeszcze głupia, jak za PRL-u dowcipy o milicjantach. Więc tutaj za przykład powiem tę słynną zieloną granicę Agnieszki Holland. Nasi żołnierze byli tam przedstawieni jako mordercy, faszyści, idioci, kompletni zwyrodnialcy. Element dywersji ideologicznej przez marksistów uprawianej, a kto to jest Agnieszka Holland, to chyba nie muszę państwa przekonywać. I jeszcze ten aspekt w tym punkcie. Dlaczego na przykład pewne ruchy społeczne są podchwytywane przez dziennikarzy jako wow, to ciekawe, to symbol oporu, tak jak ci z domu z papieru, a inne są kompletnie niszczone? I tu za przykład posłuży mi strajk kobiet. Mamy wulgarne hasła, mamy niszczenie świątyń, mamy w ogóle demolowanie różnych tam, bo widziałem Warszawę, jak wyglądała po takim jednym z tych strajków, śmietniki porozrzucane, tam szyby czy witryny sklepowe pomazane. No w każdym razie to przez media było podchwycone jako taka walka o ludzką wolność, o godność człowieka, o prawo jednostki w ogóle. I jednocześnie te same media potrafiły mówić o strajku przedsiębiorców w czasie lockdownu, że to są właśnie ci, przez których zaraz poumieramy. Bo jakby tu jest walka o nasze zdrowie i nasze dobro, a tu jacyś przedsiębiorcy chcą otwierać lokale, chcą nas pozabijać. Więc znów wracam do mediów, że to nie jest przypadek, że media są właśnie takie. Dalej dywersja ideologiczna. I mamy ostatni punkt w tym obszarze, czyli w tej demoralizacji. Cały czas jestem przy punkcie pierwszym, a mówiłem, że są cztery. Obiecuję, że dwa ostatnie będą już krótkie. Wartość pracy. Cały czas obszary demoralizacji społeczeństwa, czyli cały czas marksistowska podgatowka pod to, co ma dopiero nastąpić. Że powstają bezużyteczne zawody. Są ludzie, którzy trudnią się na przykład jakimś coachingiem i to nie na zasadzie mentorstwa, że przekazują istotną wiedzę, tylko też taki mem z internetu. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! I tacy ludzie naprawdę uważają, że to jest zawód i inni płacą im za to. Jest jakaś Klaudia Pingot w internecie, która tam mówi o białej flocie nadciągającej, coś tam jakby się po prostu czegoś nałykała, a ludzie tak, Klaudia, w ogóle kupujemy twoje wykłady, więc to są bezużyteczne zawody. Zresztą znów Bartosz Kopczyński, psycholodzy, magicy, tak? Było coś takiego. Psychomagia, o, super, to jest właśnie coś takiego. Bezużyteczne zawody. Poza tym skrajna chciwość, namawianie ludzi do chciwości i skrajnej konsumpcji. Więc żądamy coraz więcej za coraz mniej wartą pracę i wmawiają nam przy okazji, że musimy mieć wszystko. Bo jak nie będziemy mieli wszystkiego, to będziemy nieszczęśliwi. Więc musimy mieć nowe auto, najlepiej elektryczne, taki telewizor, mimo że już mało kto ogląda telewizję, ale telewizor musi być taki, basen i tak dalej. Musimy mieć dom z basenem, bo będziemy nieszczęśliwi, bo nasze życie będzie wtedy nic nie warte, jak tego nie mamy. Jakby kiedyś ludzie mieszkali po prostu w blokach na 40 metrach i znajdowali szczęście w swoim życiu, teraz ono nie ma sensu nawet w 150-metrowej willi, jak nie będziemy mieli Tesli pod domem. To też nie jest przypadek. Mówię o tym, że po prostu w nas to podsycają i jeszcze w tym aspekcie na przykład kwestia równości i o, temat kobiet. No znów się pokrywa. Kobiety, sorry, jakby oni sobie powzięli kobiety za nowy proletariat. Dlatego, że ja uważam, to jest moje zdanie, nigdzie tego nie przeczytałem, że rewolucje zbrojne przeprowadza się rękami mężczyzn, a rewolucje obyczajowe rękami kobiet. Więc się wściekli na te kobiety, że to właśnie tu będzie teraz główny nacisk kładziony i ten proletariat trzeba co z nim zrobić? No wyzwolić. Proletariat się wyzwala, tak jak byli wcześniej, żeby nie było, że się pastwie nad paniami. Proletariat w czasie rewolucji bolszewickiej 99% to byli mężczyźni. To byli robotnicy fabryczni, chłopi. To potem dopiero komunizm prowadził, że tam kobiety na traktory i przątki i w ogóle, ale wcześniej to byli mężczyźni, więc dzisiaj to są kobiety i kobietom najpierw trzeba wmówić poczucie niezadowolenia.
Jesteście, panie, tłamszone, jesteście nieszczęśliwe, jesteście zniszczone, dlatego że na przykład, no nie wiem, mężczyźni obsadzają listy wyborcze, więc trzeba wam zapewnić parytet, żebyście choćby na siłę się tam znalazły. Dlaczego na przykład tak mało kobiet zasiada w zarządach? Dlaczego? Przecież, a może przecież więcej. Na przykład dlaczego jak jest pięcioosobowy zarząd, to dwie czy trzy nie mogą być kobiety? Oczywiście mogą, ale oni chcą, żeby muszą być, bo to wszystko prowadzi do konfliktu, o którym jeszcze zaraz powiem. I moje ulubione, że kobiety zarabiają mniej za tę samą pracę. Korwin Mikke zawsze mówił, że to wtedy by wszyscy pracodawcy zatrudniali kobiety, bo po prostu tak jak mamy z Ukraińcami, no teraz wszędzie pracują Ukraińcy, bo po prostu są tańsi od Polaków, podobno w obsłudze, przynajmniej tak było jeszcze parę lat temu i dlatego tylu ich pracuje, więc to jest takie naprawdę wmawianie, bo no, trudno mi sobie wyobrazić sytuację w Polsce, że można udowodnić, że kobieta pracuje, staż się liczy, bo ja nie mówię o sytuacji, że kobieta przychodzi na to samo stanowisko, a facet tam już pracuje 10 lat i po tych 10 latach został powiedzmy doceniony przez szefostwo firmy i zarabia ciut więcej. Przychodzi kobieta i mężczyzna w tym samym dniu, jemu mówią, ty zarobisz 5500, a do niej, a ty 4800. Niemożliwe po prostu, no ale powiedzmy, że tak generalnie chodzi o wywołanie takiego poczucia konfliktu u nas i jakby ta wartość pracy też się sprowadza do tego, że oni jako łaskawcy nadzorują ten nasz rynek pracy i czasem coś nam rzucą, żebyśmy czuli się im wdzięczni. Na przykład emeryci byli wdzięczni PiS-owi, że tam jakaś 13. emerytura się pojawiła i tak dalej. Więc reasumując to wszystko, mamy czuć się biedni i jednocześnie nienasyceni, a przy okazji potrafić niewiele. I jeszcze tutaj, no moje ulubione brednie, to już będzie takie typowo ideologiczne, ale o równości. Równość to jest ich ulubione hasło. Równość, wszystko ma być równe. No jak się mówiło, chyba równi w biedzie, ale w ogóle ludzie nie rodzą się sobie równi. To jest szok, co powiem. No, może jakaś gazeta mnie zacytuje. Korczarowski powiedział, że ludzie nie rodzą się sobie równi. No nie rodzą się sobie równi. Nie może być tak, że za uszy wyciąga się idiotów, krzywdząc mądrych, a tak już bywało. Nie da się wszystkich jakby wyciągnąć za uszy i podnieść ich poziom, ale można wszystkim takie piekło z życia zrobić, że znajdą się na poziomie tych, którzy mają niewiele, czy potrafią niewiele i tak dalej. A swoją drogą, nie ma w żadnej ze świętych ksiąg, a przynajmniej mnie znanych, w tym Biblii przede wszystkim, żadnego wersu o tym, że ludzie są sobie równi, bo Bóg mówi, że On będzie nas osądzać. Poza tym będzie nas osądzać za czyny. Ale no to skoro w oczach Boga my nie jesteśmy równi, bo On nas dopiero osądzi, jacy my byliśmy, no to jakby o czym my mówimy. Więc nie można prawnie zarządzić równości. Równość z innymi się wypracowuje. To jest ten etos pracy. Że równość, na przykład, jeśli ja stwierdzę, że powiedzmy, a ja jestem równy, nie wiem, z Adamem Małyszem, też bym tak skoczył. No to ja nie mogę poprzez prawo sobie zagwarantować tego, że mam prawo tak twierdzić. Ja muszę państwu pokazać, że ja tak skoczę jak on i wtedy powiedzie, dobra, Korczarowski jest równy z Małyszem. No ale sama deklaracja nie wystarczy, a mimo to wielu ludzi uważa, że właśnie tak może być i to też jest jeden z tych elementów, o którym mówię, że równości, szacunku nie trzeba już udowadniać, nie trzeba na to zasługiwać, nie trzeba tego wypracowywać, a mnie się należy. Mnie się należy szacunek. Jestem idiotą, półanalfabetą, ale należy mi się szacunek, bo jestem człowiekiem. Nie, nigdy w historii świata tak nie było. To prowadzi do ochlokracji, do rządów idiotów i tak dalej i to też jest nieprzypadkowe. W każdym razie równanie ludzi na siłę prowadzi do katastrofy i o katastrofę tutaj chodzi, dlatego że cała ta dywersja polega na tym, żeby ludzi wciągnąć do przepaści. No i to jest też to samo, co właśnie kwestia, bo powiedziałem tu o równości ludzi, ale równe szanse. Też kwestia równości, trochę na innej płaszczyźnie, a to jest znów hasło, które znamy. Równe szanse, wyrównajmy szanse. Czy to jest fair, że ludzie, którzy żyją w naszym kraju od lat, mają te same prawa, co imigranci? Przykładowo, że możemy tutaj żyć, powiedzmy, 30-40 lat, płacić wszystkie świadczenia i tak dalej i przyjeżdża
Ukrainiec, który jest tu 2 tygodnie i ma taki sam dostęp do służby zdrowia, systemu emerytalnego, socjalu, mimo że właśnie on jest tu tylko chwilę, to nie jest sprawiedliwe. No ale właśnie o to chodzi. Dlaczego o to chodzi? Bo są ludzie, których to wkurza i są ludzie, którym zależy na tym, żeby taką grupę ludzi wkurzyć. Więc w tym etapie demokracja nie polega na równości. Różniący się od siebie ludzie powinni współzawodniczyć i nieustannie się doskonalić, czy samodoskonalić. Wtedy jest zdrowy system i zdrowe państwo, a nie liczyć na szansę podyktowaną inną orientacją seksualną, płcią, kolorem skóry, religią i tak dalej. I tu się z kolei kłania George Orwell, który w swoim słynnym folwarku zwierzęcym napisał, że wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych i to jest właśnie ta istota równości i to jakby kończy ten etap demoralizacji. Dochodzimy do momentu, kiedy wszystkie wartości zostają już wysadzone, skompromitowane. Patrzę, zrobię wielkie oczy, bo podobno 2 minuty mi zostały. Jeszcze mam chwilę, postaram się to jak najszybciej, no ale 2 minuty się nie wyrobię. 6. Skompromitowane wartości, zapomniane kompletnie. Ludzie nie odróżniają dobra od zła. Kobiety żądają prawa do mordowania dzieci, a mężczyźni mówią super. Przemoc jakby na nikim nie robi już wrażenia. Oglądamy sobie filmiki, ale mu łeb urwało, a fajnie i tak dalej. I to jest ten etap demoralizacji, który w tym momencie się domyka. Jeśli jesteśmy na tym etapie, to możemy powiedzieć, okej, przerobione, to przechodzimy do następnego etapu. Destabilizacja. Destabilizacja ma z kolei, powiedzmy, 3 też płaszczyzny. One się będą pokrywały z tymi, o których mówiłem, tylko po prostu głębiej jeszcze. Gospodarka i społeczeństwo. Tutaj w procesie destabilizacji marksiści podsycają walkę na wszystkich płaszczyznach do tego stopnia, że nie ma już żadnej instytucji, której byśmy wierzyli. Nie ma już arbitrów, nie ma się do kogo zwrócić, nie ma w ogóle gdzie iść szukać jakiejś sprawiedliwości, komu nawet opowiedzieć o tym, co nas spotyka. Nie ma szansy na dialog, na porozumienie. I cóż, kobiety walczą z mężczyznami, dzieci walczą z rodzicami, pracownicy z pracodawcami, wieś walczy z miastem. Użytkownicy rowerów z użytkownikami samochodów, ci co nie wiem, są weganami, z tymi co jedzą mięso, generalnie radykalizacja poglądów, polaryzacja postaw i to wszystko postępuje i się nakręca i tak jak powiedziałem, to, że nas to wkurza i to jest naturalne w nas, to jest ten cios, który w nas powstaje, a oni nas łapią w tym momencie i mówią, chodźcie tędy. I oni przejmują ten nasz potencjał. Prawo i porządek. Ludzie pozywają się do sądów za byle co. Można na przykład kilka słów napisać na Facebooku i już proces sądowy. Swoją drogą fajne czasy, że mamy takie problemy, że mnie nazwał na Facebooku nie tak, jakbym chciał. Nie? Jakby ja cały czas mam jakieś tam, że jestem właśnie ruskim agentem i tak dalej. I dla mnie to jest to jakby, no nie jestem, no to co mam z nim do sądu chodzić, co mnie to obchodzi? Niech sobie gada, co, byle mojej matki nie obrażał. Za to nie do sądu, to sam wymierzam sprawiedliwość. Ale w każdym razie... To jest ten obszar prawa i porządku i na przykład w tym obszarze prokuratura ścika zamowę nienawiści. Czyli sprowadzamy prawo i porządek do absurdów, do abstrakcji, do bzdur, które urastają do miana rzeczy najważniejszych na świecie. Będziemy mieli teraz instytucje monitorujące mowę nienawiści. Nie, że tam mamy bandytów w kraju, nie. Mowa nienawiści. To jest obszar, który musi się zająć Ministerstwo Sprawiedliwości. I trzeci punkt, media. Tu z kolei dzieje się to, co nigdy się nie działo, czyli to, że media stają przeciwko społeczeństwu. Bo wcześniej jakby normalne było to, że media kontrolowały władzę, że szły do ludzi, pytały, co tam pana boli, a teraz media są odwrotnie. Władza coś tam zarządza na przykład, a media mówią, a pan, przepraszam, dlaczego jeszcze nie zaszczepiony? Nie? Jakby co się dzieje? To chce pan wszystkich pozabijać? Co za nieodpowiedzialni obywatele? Tak mówią media i to jest też nieprzypadkowe. Stygmatyzują, separują całe grupy społeczne, pouczają ludzi, ale tych ludzi nie słuchają. I
W tym momencie te wrogie nam siły, które zajmują się destabilizacją naszego kraju, uruchamiają tak zwanych śpiochów, czyli ludzi, którzy albo kiedyś tam wyjechali na jakieś szkolenie, gdzieś tam byli w Stanach Zjednoczonych, bo jakaś tam fundacja ich zaprosiła, potem przyjechali i teraz czekają na swój moment, albo ludzie, którzy dopiero tu przyjechali jako profesorowie, czy studenci, czy jacyś tam celebryci, bo sobie wybrali Polskę na miejsce do życia. I oni się objawiają jako nasze autorytety, jako intelektualiści, jako przywódcy ruchów społecznych, artyści, influencerzy, nawet sportowcy. O, nawet sportowcy biorą udział w tym. Nie wiem, czy wiecie państwo, chyba kiedy ten mecz był wczoraj, Iga Świątek przegrała w Dubaju z Rosjanką i ze złości tam miała rozwalić rakietę tenisową na korcie, że po prostu, jak to można jeszcze, a dziennikarze oczywiście, że a Iga Świątek wściekła, bo przegrała z reprezentantką państwa terrorysty. Tak fakt napisał. Nie wiem, może inni też to powtórzyli, ale właśnie to jest to. I oni wszyscy zaczynają ostentacyjnie włączać się do procesów politycznych. Mówię o sportowcach, bo to jest dla nas dziwne, że mamy sportowców tam z ukraińskimi opaskami, jakimiś takimi znaczkami gdzieś tam na czapce z daszkiem, ale to nie tylko oni. Artyści zabierają głos, jakieś Jandy, Karolaki i tak dalej, deklarują się politycznie. I powiedzmy, to się też odbywa na tej płaszczyźnie, że jakiś artysta robi coming out i mówi, słuchajcie, bo ja zawsze byłem, nie? I jakby to nie ma żadnego wpływu na jego pracę artystyczną, nic to nie zmienia, ale wszystkie media, które teraz z nim rozmawiają, nagle skupiają się na tym najbardziej, że co tam napisał, co stworzył, nieważne. Powiedz nam o swojej orientacji, jakby powiedz nam, co tam lubisz, co to. I wokół niego skupia się duża grupa ludzi, która teraz będzie tego artystę emancypować, wyzwalać, walczyć o jego prawa. I to jest właśnie taki śpioch, który przez 15 lat, powiedzmy, nie robiło mu to żadnej różnicy i myśmy nie wiedzieli, co on lubi, ale teraz to się stało sprawą pierwszorzędną. Dlaczego? Bo był śpiochem uruchomionym przez marksistów i on się domaga uznania, poszanowania ci ludzie potem za niego się ścierają. Dobrym przykładem też jest, tylko nie on sam, zaraz powiem co, przypadek George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych, który odpalił cały ruch, ten Black Lives Matter i tak dalej. I tu nie Floyd jest ważny, tylko ci dziennikarze i inni tam celebryci, którzy powiedzieli, musicie za niego walczyć, za policję. Zobaczcie, znowu te elementy. Policja zła, tutaj czarnoskóry, narkoman, nieważne, dobry, wspaniały, musicie za niego walczyć, czyli destabilizacja. I co chyba najważniejsze w tym punkcie, że osoby, które się zajmują tą destabilizacją, są na naszym terenie od lat. To nie są ludzie, którzy przyjechali tu wczoraj. Została mi ostatnia kartka, także może się w tej minucie wyrobię, bo jeszcze mamy dwa etapy i teraz jest ten etap, w którym my jesteśmy. Bo ja uważam, zresztą skonsultowałem przed chwilą z panią Magdą, że myśmy przeszli już etap demoralizacji i destabilizacji. Teraz, jeśli jesteśmy w etapie destabilizacji, to jest ostatnia prosta i wchodzimy do etapu kryzysu. W tym momencie władza kraju poddanego dywersji ideologicznej już sobie zupełnie nie radzi z narodem. I wówczas pojawiają się jednostki, które żądają władzy w imię ludu i często cieszą się one poparciem krajów zainfekowanych wcześniej tą ideologią. Tu dla mnie fajnym przykładem jest PRL, który był poddawany też takiej destabilizacji i mamy ruch Solidarności, który powstał jakby oddolnie, w sposób naturalny, a potem został przejęty i mamy liderów tej Solidarności już narzuconych nam siłą wręcz, bo przecież nie wybranych, inaczej by nie postąpili tak, jak postępują dzisiaj i cieszą się poparciem Zachodu i oni idą do władzy i mówią, żądamy władzy. No a władza widząc, że już po prostu nie kontroluje tego, co się w państwie dzieje, nie ma wyboru, to znaczy no wybór w sumie jest jeden, no albo podzielić się władzą, oddać tę władzę, albo wojna domowa, czy tam inna rewolucja. I to widzieliśmy też ostatnio na Ukrainie, a niedługo zobaczymy na Białorusi. Teraz zaraz chyba wybory na Białorusi, więc jestem przekonany, że to będzie właśnie to, że pamiętacie państwo, znów mnie nazwą ruskim agentem, po raz 10 już w tym wykładzie, że Janukowycz na Ukrainie, kiedy właśnie już się chciał dogadać z tymi ludźmi, to ktoś stwierdził, nie, trzeba tam postrzelać do kilku na Majdanie i wycisnąć z tego, ile się da. Jakby celem nie było to, żeby się władza dogadała z tymi ludźmi, celem była pełnia władzy tak było też w Libii, w Syrii i tak dalej, więc rewolucja może się skończyć wojną domową, a nawet inwazją z zewnątrz.
I ostatni etap jest najciekawszy, króciutko już. Ostatni etap, proszę Państwa, w tym piekle Bosza, w tym szaleństwie, które tu opowiedziałem, to normalizacja. Normalizacja. Przechodzenie do porządku dziennego, kiedy już wszystko się przewaliło, już naród zdegenerowany, wojny, pożogi i tak dalej, normalizujemy. Nowa władza, ta, która sięgnęła po władzę, ta, która cieszy się tym poparciem instytucji międzynarodowych, szybko stabilizuje kraj. A stabilizuje go poprzez neutralizację radykałów. I powiem Państwu, że to jest najfajniejszy punkt w całej tej opowieści. Bo Bezmienow mówi o radykałach w latach 70., że tam feministki, homoseksualiści, jacyś tacy, ta nowa władza ich zlikwiduje. W naszym przypadku, albo nie, niech będzie ta Ukraina. W przypadku Ukrainy radykałami byli banderowcy, jacyś tacy tam Azowy i w ogóle. I co zrobiła nowa władza? Wysłała ich wszystkich na front. Wszystkich, kogo się da. Nie, jakby oni chwilę byli przy władzy, chwilę, ale to jest takie typowo właśnie w stylu marksistowskim. Porządzili parę minut, puf, kula w łeb i nie ma już tych różnych liderów właśnie tam swobody czy innych prawych sektorów. Teraz rządzi kto inny, teraz jest Zeleński, prawda? Natomiast tamci poginęli na froncie czy w innych okolicznościach i właśnie tu jest fajne, że ta nowa władza takich liderów likwiduje, ich współpracowników więzi, przekupuje albo wypędza i wszystko, jakby chciałby się powiedzieć, że wraca do swoich zajęć i kraj ewidentnie jakby, ludzie już mają święty spokój, już jest w miarę normalnie, już zaakceptowali wszystko, co się wydarzyło, już dobra, już niech będzie tak, jak jest, wreszcie jest spokój, tylko jedna rzecz się zmienia, że wracalne. Już nie ma powrotu do tego, co było. Społeczeństwo jest spokojne, w kraju jest stabilizacja, ale wartości moralne, tożsamość narodowa, wszystko zostało permanentnie zniszczone, zaorane i to już praktycznie nie wróci. Więc w naszym przypadku, na podstawie tego, co Bezmienow mówi, gdybyśmy mieli władzę, my, naród polski, gdybyśmy mieli władzę, to powinniśmy zacząć, on mówi radykalnie. To jest jakby poza naszym zasięgiem, więc opowiadam teraz bajki. Zacząć od delegalizacji jakichś takich antif, jakichś tam fundacji Batorego, odcięcia ich wszystkich od funduszy publicznych, od wyrzucenia z kraju różnych obcych agent, tych różnych utrzymywanych przez Sorosza, odebranie koncesji mediom, które ewidentnie nie tylko są z obcego kapitału, ale też prowadzą dywersję na naszym terytorium. Powinniśmy blokować wszystkie produkcje filmowe, inne teatralne obliczone na demoralizację, jakieś te Golgoty, Piknik i tak dalej. To w ogóle nie powinno mieć miejsca w naszym kraju, a nawet uwięzić liderów tych ruchów społecznych. Jakąś taką, nie wiem, tam liderkę tego strajku kobiet czy coś. Załep i do więzienia. Ale mówię, tylko jeśli władza byłaby w rękach Polaków, tak jak jest władza na przykład w rękach Łukaszenki na Białorusi. On może sobie na coś takiego pozwolić? I on dokładnie to robi, bo on postępuje wedle modelu przedstawionego przez Bezmienowa. Nie da się z tymi ludźmi negocjować, nie da się wejść w polemikę, bo od razu jest się na starcie przegranym. Załepi do więzienia i koniec. I Bezmienow w ogóle ten swój wykład zaczyna od tego, że są kraje, których się nie da zdestabilizować. Na przykład, nie wiem, tam imperialna Japonia, że jak ktoś przyjechał, to oferta była, że albo wracasz tam, skąd przyjechałeś, albo kula w łeb. Czy inna tam, nie wiem, jak się mówi, seppuku, nie seppuku, to samemu, ale jakieś odcięcie głowy, coś. W każdym razie nie ma takiej opcji dla nas, więc co możemy teraz? I to jest ostatni wniosek całego mojego wykładu, bo chyba to Państwa najbardziej interesuje, aczkolwiek tu nie będzie złotego środka żadnego takiego skutecznego, bo nie mamy władzy. Jest nas tu garstka, ogląda nas garstka. Co możemy? Więc Bezmienow mówi, że nie da się zdestabilizować kraju, który jest silny swoją tożsamością narodową, który ma swoje wartości moralne, więc przede wszystkim poświęcić czas na wychowanie naszych dzieci, zanim zrobią to inni. To jest jakby kluczowe. Nie ulegać presjom i naciskom, co jest tak znane na polskiej prawicy, że jak ktoś tam, a my faszyści, a prawica, a nie jesteśmy faszystami, nie chcie. Nie ma dyskusji, nie ma. Nazywacie patriotów faszystami, won! Won! Nie będziemy was przekonywać, że nie jesteśmy wielbłądami. Idę z polską flagą, jaki faszyzm? Koniec. Więc nie ma żadnej, nieuleganie presjom i naciskom.
Nie dobieramy słów, nie łagodzimy przekazu, bo poprzez łagodzenie języka też następuje destabilizacja. Oczywiście w granicach prawa, tu nie chodzi o to, żeby tam na Facebooku od K i H tam jakichś Ukraińców wyzywać, bo to się skończy dla nas więzieniem. Chodzi po prostu o to, żeby nie łagodzić języka, na przykład, że ktoś jest nieheteronormatywny. No, jakby nazywajmy rzeczy po imieniu, nie obraźliwie. Po imieniu mamy słowa, które ktoś nie jest sprawny inaczej. Ktoś jest kaleką. Chrystus leczył kaleki, nic w tym naprawdę zdrożnego. To słowo nie miało pejoratywnego znaczenia. Dlaczego ma teraz? No bo musimy mieć zaraz parytety na także pewnie kaleki, bo tu się wcześniej śmiałem, kiedy będzie tak, że w sporcie będziemy musieli też w reprezentacji właśnie, nie wiem, ludzi bez rąk i nóg, bo przecież oni też mają prawo do równości, nie? Nie dać sobie wmówić autorytetów, bo oni nam je cały czas podstawiają, cały czas. Kreują jakichś bolków, srolków i tak dalej. Nie dać sobie wmówić, że oświadczenie pana Karolaka to jest nasza wizja przyszłości. Ja się tak uczepiłem Karolaka, ale akurat on tu wcale nie jest najgorszy i najważniejszy, ale tego typu ludzi, o Adam Michnik, o, to jest autorytet nam wykreowany. Gazeta Wyborcza, nie? Nie dać sobie wmówić autorytetów. Wiedzieć, co jest dobre i piękne, bo jesteśmy wychowankami cywilizacji łacińskiej, cywilizacji prawdy, dobra i piękna. Nie polemizować z tym, że jak ktoś się zdefekuje do puszki i przedstawi to jako ta merde artist, to jest, o, to jest ciekawe, to jest nowoczesne. Nie, to nie jest ciekawe. Jest patologia, degeneracja, won. Jak mówiłem, nie podejmować polemiki z wrogami. My mamy wiedzieć, co jest dobre, a nie przekonywać ich. Wielu ludzi mi też pisze, panie Korczarowski, przetłumacz na angielski, żeby tam ich... Nie przekonywać. To jest zadanie rodziców, żeby wychować dzieci. W marketingu się mówi. Nie trać czasu na człowieka, który nie chce z tobą gadać. Marketing tego uczy. Dlaczego mamy być głupsi niż sprzedawcy pralek? Nie trać czasu na człowieka, który nie chce z tobą gadać. Jakby jego już nic nie przekona, więc nie tracić czasu na te polemiki. I na koniec zdanie, które sobie sam wybrałem. Nigdy nie mieć wątpliwości, co to znaczy być Polakiem. Dziękuję. Wielkie brawa, dziękujemy. Prelegenci zmuszają mnie do kreatywnej księgowości w zakresie czasu. Szanowni Państwo, dlatego mam prośbę, ominiemy tę przerwę, zaprosimy tu Leszka Sykulskiego w to miejsce, bo stąd będzie wykładał i o godzinie 15:10 wiem, że Leszek jako zawodowy prelegent da sobie z tym radę, zrobimy przerwę. Teraz bardzo Was proszę i przepraszam w związku z tym, że przedłużyliśmy ten wykład Piotra, ale niestety pewnych rzeczy nie da się powiedzieć w części i na raty. Także Piotrku, ja już przepraszam, dziękuję. Brawa, doktor Leszek Sykulski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, czołem Wielkiej Polsce. Poczyniłem dziś pewną inwestycję. Inwestycję w naszą wspólną edukację, w naszą wspólną świadomość, dzieląc się swoim czasem wystąpienia z panią z organizacji Nauczyciele dla Wolności. Myślę, że była to doskonała inwestycja. Bardzo się cieszę, że miałem tę możliwość podzielić się tym czasem. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o mój wykład i moją krótką prelekcję, chciałem Państwu zwrócić uwagę dosłownie na trzy kwestie. Tytuł mojego wystąpienia to walka informacyjno-psychologiczna a geopolityka. W pewnym momencie docieramy do istoty rzeczy. Po co to wszystko jest? Po co jest to podmywanie suwerenności kulturowej? Po co jest podmywanie podstaw cywilizacji? Po co to wszystko, jeżeli chodzi o ograniczanie wolności ludzi? Zabieranie im wolności, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, finansowe, jeśli chodzi o edukację dzieci, młodzieży, jeśli chodzi o swobodę życia, podróżowania, wolność, jeśli chodzi o budowanie domów.
te wszystkie ograniczenia związane z tak zwaną polityką równościową i tak zwaną polityką klimatyczną. Dochodzimy właśnie do geopolityki. Nie będę się tutaj, nie będę powtarzał pewnych kwestii, które moi szanowni rozmówcy powiedzieli, ale rzeczywiście jest tak, reasumując, że żyjemy w takim czasie, w którym podstawy suwerenności kulturowej nie tylko Polski, ale wielu innych, albo ja bym powiedział większości państw narodowych są bardzo głęboko podmywane. Jeżeli chodzi o geopolitykę, mógłbym mówić bardzo długo, natomiast ponieważ spotykamy się w gościnnym Poznaniu, gdzie serdecznie dziękuję za zaproszenie watasze Głosu Obywatelskiego, koledze Andrzejowi Ponecie, wspaniale, że mamy pełną salę, że znajdują się świadomi ludzie, świadomi Polacy, którzy chcą spędzić ten czas na refleksji, głębokiej refleksji o naszej ojczyźnie i jej przyszłości, bo będziemy mówić nie tylko o diagnozie, bo że jest źle, to wiemy, że może być gorzej, to też wiemy, ale powinniśmy dzisiaj w moim głębokim przekonaniu zastanowić się, co realnie możemy zrobić. Dlatego moja prelekcja będzie krótka, bo chcę zostawić czas na pytania, na rozmowę, na interakcję z tymi wszystkimi wspaniałymi Polakami, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością tutaj w gościnnym Poznaniu. Spotykamy się 24 lutego 2024 roku. Media od samego rana już nadają. Mamy drugą rocznicę, cytuję, drugą rocznicę wojny w Ukrainie. Jadąc tutaj do państwa dzisiaj autostradą, słuchałem wywiadu z byłym ministrem spraw zagranicznych, profesorem Jackiem Czaputowiczem i prowadzący redaktor Krzysztof Ziemiec cały czas z uporem godnym lepszej sprawy mówił o wojnie w Ukrainie. Ten dziwoląg językowy, będący absolutnym zaprzeczeniem prawideł języka polskiego, został nam narzucony i zaakceptowany, co ciekawe, przez Radę Języka Polskiego po 24 lutego 2022 roku. To jest wierzchołek góry lodowej, w jaki sposób manipulacja językiem oddziałuje na podświadomość i przemyca określone koncepcje geopolityczne. Amerykanie nazywają to incepcją. Incepcja, połączenie słowa infekcja i koncepcja. Incepcję obserwowaliśmy w okresie tak zwanej wojny z terroryzmem po 2001 roku. Incepcję obserwowaliśmy i doświadczaliśmy również w okresie tak zwanej pandemii COVID-19. Incepcji doświadczamy również po 24 lutego 2022 roku. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nawet jeżeli ktoś używa poprawnego zwrotu w języku polskim na Ukrainie, na Węgrzech, na Słowacji, na Litwie, to mówi się o wojnie na Ukrainie. Nie mówi się o wojnie Rosji z Ukrainą. Nie mówi się o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Dlaczego? Dlaczego nachalnie powtarza się wojna na Ukrainie? Któryś tam 700, któryś już odcinek tego serialu pod tytułem Wojna na Ukrainie. To oczywiście taki publicystyczny kolokwializm z mojej strony. Dlaczego? Bo to jest, szanowni państwo, incepcja. Pokazuje się wyraźnie, że tutaj nie chodzi o spór między Ukraińcami a Rosjanami, że to nie jest kwestia terytorialna, każda inna, że to jest wojna całego Zachodu z Rosją i jej sojusznikami na terytorium Ukrainy. To jest wojna cywilizacyjna. To jest wojna cywilizacyjna, która w terminologii amerykańskiej określana jest jako proxy war, czyli wojna zastępcza. Zachód jest na tyle zapobiegliwy, na tyle przebiegły, zwłaszcza jeśli chodzi o Anglosasów, że przecież nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę, aby ginęli,
aby służyli za mięso armatnie na Ukrainie, ale posługuje się takimi państwami jak Ukraina, czy niestety perspektywa włączenia Polski do tej wojny również mieści się w kategorii wojny zastępczej i wykorzystywania naszego kraju jako zderzaka strategicznego USA. A przecież przyczyna tej wojny jest znana. Jest znana. Jeden z dziennikarzy niezależnych, obywatelskich zadzwonił do mnie wczoraj i mówi, czy mógłby mi pan udzielić komentarza, dlatego że zrobiłem sondę na ulicy w Warszawie i nikt nie potrafił mi powiedzieć, dlaczego jest ta wojna. Ludzie najczęściej mówią, że no po prostu Putin wstał lewą nogą któregoś dnia i postanowił wysłać wojska na Ukrainie. I to jest poziom taki, powiedziałbym, takiego rozumienia polityki, takiego bambizmu politycznego, o którym już moi przedmówcy zresztą powiedzieli. Są na ten temat świetne publikacje, jak chociażby książka Neila Posmana Zabawić się na śmierć, czyli ta kultura rozrywki, ta kultura takiej beztroski absolutnej, prawda, gdzie nikt nie drąży tematu, bo media podsuwają określone klisze. Mój przedmówca Piotr Korczarowski powiedział, że dzisiaj nikt już prawie nie ogląda telewizji. No, pragnę się głęboko nie zgodzić z redaktorem Piotrem, ponieważ gdyby nikt dzisiaj nie oglądał telewizji, to wybory polityczne podejmowane przez naszych rodaków byłyby zgoła odmienne. Ja pamiętam, kiedy uczestniczyłem w akcji Stop Ukrainizacji Polski, kiedy staliśmy w Częstochowie przy jednym z targowisk z transparentem Stop Ukrainizacji Polski, podchodzili do nas różni ludzie w różnym wieku i najczęściej serwowali nam przekaz wzięty żywcem z TVP Info, z Wiadomości TVP, ewentualnie w porywach szaleństwa z TVN-u. I to była taka właśnie mantra. Przecież Ukraińcy walczą za Polaków, bo gdyby nie Ukraina, to rosyjskie czołgi stałyby przy polskiej granicy. No, problem polega na tym, że te czołgi już stoją i to stoją od bardzo dawna. Granica Polski z państwem związkowym Rosji i Białorusi to ponad 600 kilometrów i gdyby Rosjanie chcieli do nas wejść, to by weszli. No taka jest prawda. Natomiast warto się edukować. Bardzo się cieszę, że są takie inicjatywy, które organizują takie organizacje oddolne jak Wataha Głosu Obywatelskiego, które są niezbędne. Tak samo jak Nauczyciele dla Wolności, jak rolnicy, którzy się organizują dzisiaj, dlatego że musimy dywersyfikować się informacyjnie. To jest dzisiaj podstawowe zadanie. Edukacja i dywersyfikacja informacyjna. Dlatego tak istotne jest promowanie edukacji domowej, dlatego tak istotne jest promowanie dywersyfikacji kanałów informacyjnych. Jeżeli sięgniemy do niezależnych badaczy, to widzimy, że na przykład profesor John Mearsheimer, wybitny amerykański specjalista od stosunków międzynarodowych, mówi wprost, że przyczyną wojny na Ukrainie i groźba III wojny światowej wynika ze złamania równowagi sił na świecie. Złamania równowagi sił na świecie, czyli rozszerzania NATO na wschód, mimo że był jasny układ między NATO a Rosją, jeśli chodzi o rozmieszczanie broni ofensywnej. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że dzisiaj Rosja chce włączyć Meksyk, Kanadę albo Kubę do swojego sojuszu polityczno-obronnego. I oczywiście mówi, że to tylko chodzi o zabezpieczenie demokracji, że chodzi o pokój, o prawa człowieka. No ale żeby zabezpieczyć te prawa człowieka, to na wszelki wypadek rozmieści rakiety na granicy z Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi. No jak myślicie państwo, jakby dzisiaj Stany Zjednoczone zareagowały? Profesor John Mearsheimer pokazuje, w którym roku to ucho się urwało, przysłowiowe, w 2008, na szczycie NATO w Bukareszcie, kiedy Stany Zjednoczone powiedziały, że Gruzja i Ukraina przystąpią do NATO i wojska amerykańskie, bazy NATO znajdą się przy granicy z Federacją Rosyjską, rakiety natowskie będą w stanie dosięgnąć każdy dosłownie punkt Federacji Rosyjskiej.
No przecież to jako żywo przypomina kryzys kubański z 1962 roku, kiedy z jednej strony Amerykanie rozmieszczali rakiety średniego zasięgu w Turcji, a Rosjanie na Kubie. Staliśmy praktycznie na krawędzi, mówię jako ludzkość, na krawędzi III wojny światowej. I podobna sytuacja jest dzisiaj. Więc trzeba i warto, szanowni państwo, patrzeć na to, co inna strona również chce powiedzieć. Dlaczego podniosła się taka wrzawa, kiedy amerykański dziennikarz chciał zrobić wywiad z Władimirem Putinem? Bo rządzący się wystraszyli, że ludzie zobaczą inny punkt widzenia. Zobaczą, że ta propaganda nie trzyma się kupy. Zobaczą, że te setki miliardów złotych wydawane na Ukrainę są wydawane na wspieranie między innymi ukraińskich oligarchów, którzy bogacą się wysyłając tutaj zboże, jajka, miód, maliny, wszystkie produkty przemysłu rolno-spożywczego zalewając nasz rynek i pozbawiając pracy polskich rolników, a nas narażając na szkody zdrowotne, ponieważ ta żywność nie spełnia norm, które obowiązują w Polsce, po prostu. I mamy dość takich informacji i zabezpieczeń, takich informacji, zabezpieczone są takie dane mówiące właśnie o szkodliwości tej żywności. Więc mamy sytuację, w której Ukrainie przekazano mnóstwo pieniędzy, mnóstwo sprzętu wojskowego z magazynów polskich sił zbrojnych. Mamy sytuację, w której Orlen dawał za darmo paliwo na Ukrainę. Mamy sytuację, w której Ukraińcy mają wszystkie świadczenia socjalne w Polsce, łącznie z dostępem do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Kto za to płaci? No my płacimy za to wszyscy, a wszystko to nam się mówi, że w imię naszego bezpieczeństwa. Na szczęście maski opadają, szanowni państwo, maski opadają, tylko co dziesiąty mieszkaniec Unii Europejskiej wierzy, że Ukraina zwycięży. Dzisiaj Jacek Czaputowicz w stacji RMF, o którym to wywiadzie wspomniałem u redaktora Ziemca, przyznał wprost, że szanse na to, że Ukraina wygra są, no delikatnie mówiąc, słabe, więc pokazuje to, że znajdziemy się w zupełnie nowych okolicznościach geopolitycznych. Niemcy zawsze się porozumieją z Rosjanami, Niemcy zawsze porozumieją się z Ukraińcami. Najgorszy wariant dla Polski możliwy, Stany Zjednoczone angażują się na Bliskim Wschodzie bądź na Indo-Pacyfiku, bardzo prawdopodobne, po dojściu Trumpa do władzy jeszcze bardziej prawdopodobne. Niemcy dogadają się z Rosjanami, podobnie jak Francuzi, będzie podpisane porozumienie pokojowe ukraińsko-rosyjskie, bo prędzej czy później będzie. Ukraińcy porozumieją się ponad naszymi głowami z Niemcami, a my zostaniemy z tym całym bałaganem sami. I to jest niestety smutna konkluzja tego wszystkiego, dlatego uważam, że jesteśmy w stanie wyjść z tej matni geopolitycznej. Jesteśmy w stanie wyjść z tej matni geopolitycznej, ale czasu mamy naprawdę niewiele. Czynnik kluczowy, który daje nam jakąkolwiek szansę na przetrwanie biologiczne, ja już nawet nie mówię o suwerenności kulturowej, ale mówię o przetrwaniu biologicznym narodu polskiego i suwerenności państwa jako takiej, istnieniu Polski jako niezależnego państwa, to jest podstawa nie dać się wepchnąć do cudzej wojny. A widzimy, że coraz mocniej podsyca się nastroje prowojenne. Marszałek Sejmu dokonuje publicznego znieważenia głowy obcego państwa. Mówi, że użył pojęcia wgnieciemy. Nie wiadomo z kim, może z kolegami, może z panem Kobosko z Atlantic Council, gdzie 7 dyrektorów, byłych dyrektorów CIA pełni istotne funkcje. Wgniecie Putina w ziemię. No pytanie, czyimi rękoma? Obawiam się niestety, że władza będzie mocno naciskana z Waszyngtonu i z Londynu, podobnie jak Boris Johnson naciskał wiosną 22 roku Ukraińców, aby wepchnąć Polaków do tej wojny. A pod jakimś pretekstem. Pretekstów może być wiele. Może być prowokacja terrorystyczna, może być prowokacja z rakietą, mogą być tysiąc innych powodów. Tak naprawdę, jeżeli władza będzie chciała, zrobi prowokację. Ważne, abyśmy my byli świadomi, abyśmy świadome decyzje podejmowali teraz, w trakcie wyborów do Europarlamentu. To jest niezwykle istotne, bo z drugiej strony drugie zagrożenie to federalizująca się Unia Europejska i próba zniszczenia suwerenności państw narodowych, ale musimy sobie zdawać sprawę, że poza Unią Europejską też jest życie.
poza Unią Europejską też jest życie. Wymaga to jednak zmiany polityki zagranicznej, nie na politykę wieszania się na klamce w Waszyngtonie, w Brukseli, w Moskwie czy w Tel Awiwie, ale na prowadzeniu polityki wielowektorowej, tak jak to robi Viktor Orban. Jest członkiem NATO? Jest. Węgry są członkiem NATO? Są. Członkiem Unii Europejskiej? Są. Współpracują dobrze z Rosją? No pewnie, że współpracują. Mają elektrownię jądrową w Pax. My nie mamy. Od ponad 30 lat. I dwa tygodnie temu podpisały dwa porozumienia o bezpieczeństwie z Chińską Republiką Ludową. Można? Można. Tylko trzeba mieć elity do tego zdolne. A żebyśmy mogli w ogóle mówić o takich elitach, szanowni państwo, kluczowe są wybory w ciągu najbliższych lat, najbliższych miesięcy, dlatego tak ważne jest współdziałanie różnych organizacji społecznych, politycznych, jednoczenie się, tworzenie szerokiego frontu, który nie będzie się bał powiedzieć, czas rozważyć polexit. To nie nasza wojna i nie idziemy na żadną wojnę. Dziękuję państwu bardzo. Wielkie brawa, dziękuję ci Leszku za to wystąpienie, dziękuję ci, że nadrobiłeś czas bez utraty wartości merytorycznej twojego wystąpienia. Kochani, przerwa do 15.25, 15 minut przerwy, 15.25, widzimy się tutaj. Dlaczego? Dlatego, że pani Magdalena i Adam Wielomcy na was czekają, a potem, jeśli wyrobicie się, to nie odbierzecie sobie czasu na pytania do naszych prelegentów, które są przewidziane o 16.10. 15.25, widzimy się z powrotem. Kamraci, wiele spraw tutaj zostało poruszonych i wiele zdań zostało powiedzianych. Nie chciałbym się powtarzać, ale taka jest rola tego, który mówi ostatnio, jako ostatni. Chciałbym przypomnieć na początku słowa świętej pamięci profesora Wolniewicza, który w momencie, kiedy przybijały te łodzie z imigrantami do brzegów Europy, powiedział: zatapiać, zatapiać. I miał rację. Dlaczego? My, jako chrześcijanie, powinniśmy być wierni jednemu przykazaniu miłości. To jest chrześcijańskie przykazanie miłości. Jak ono brzmi? Będziesz miłował Pana Boga swego z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich i z całego serca swojego, a bliźniego swego jak siebie samego. Co to znaczy? Że nie bardziej. Jeżeli przyjmujesz do swojego domu kogoś, kto może, albo masz takie podejrzenie, spalić ci dom, zgwałcić córkę, okraść, a może wymordować wszystkich domowników, tak jak to robili banderowscy Ukraińcy na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 43-47, to co robisz? Grzeszysz, występujesz przeciwko temu przykazaniu, ponieważ tego pseudogościa bardziej miłujesz niż siebie. Dużej części naszego społeczeństwa wmówiono, i to jest taki lewacki pogląd, że nie, mamy wszystkich przyjmować. Mamy wszystkich przyjmować i na pewno ta historia z lat 43-47 się nie powtórzy. Na pewno to zapłacimy podatki i umrzemy. Chciałem też przypomnieć, że imigrantami tutaj w Polsce są też Żydzi. Ponad 600 lat temu zostali tutaj sprowadzeni, znaleźli spokojną przystań w momencie, kiedy byli wypędzani z większości krajów europejskich. Tutaj znaleźli Eldorado. Mogli się bogacić i powiększać swój dobrostan.
Niestety stało się tak, że dzisiaj istnieje wiele organizacji żydowskich tutaj w Polsce, na przykład loża Binaj Bryt czy sekta Chabad Lubawicz, które wsławiły się już bardzo negatywnymi działaniami wobec narodu polskiego i państwa polskiego. O tych wszystkich sprawach możemy przeczytać bardzo dokładnie w książce Polska czy Ukropolin byłego ambasadora polskiego. Polecam. Pan Krzysztof Baliński, dziękuję. Brawo. Żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, to chciałbym powiedzieć też, że są tutaj społeczności, które nie mają do nas żadnych pretensji. Na przykład Tatarzy żyją tutaj od wielu wieków i ja nie słyszałem, żeby mieli tutaj do Polaków czy do państwa polskiego jakiekolwiek pretensje. My Polacy jesteśmy narodem gościnnym, dobrotliwym. Można powiedzieć, że wbrew pseudo osiągnięciom takich narodów jak Amerykanie, Anglicy, Belgowie, Niemcy, Francuzi, chodzi tutaj o pseudo osiągnięcia kolonialne, my jesteśmy jak dziewica orleańska. Jest też taka sprawa, takie porównanie, antysemityzm i antywietnamizm na przykład. Ja nie słyszałem, żeby kiedykolwiek Wietnamczycy, a jest ich chyba więcej niż Żydów, mieli pretensje w stosunku do państwa polskiego i do Polaków. Natomiast Żydzi ciągle mają do nas jakieś pretensje, oskarżają nas o antysemityzm. Pamiętacie takiego ministra izraelskiego, Katz mu było chyba na nazwisko, który powiedział, że każdy Polak wysysa antysemityzm z mlekiem matki. Można w skrócie powiedzieć, każdy Polak antysemitą. Ja od wielu lat noszę to hasło tutaj. Każdy Polak antysemitą. Z drugiej strony noszę hasło, które może być odpowiedzią na to oskarżenie. Śmierć wrogom ojczyzny. Obydwa hasła mają tyle samo liter i tyle samo słów. Jest takie powiedzenie, że nie ma przypadków, są tylko znaki. I to są właśnie takie znaki. Śmierć wrogom ojczyzny. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, jeszcze jeśli chodzi o polskich rolników. Trzeba pamiętać, że Polak do Polaka po polskie. Kupujmy polskie towary. Kupujmy polskie warzywa, kupujmy polskie owoce. Proszę Państwa, i w polskich sklepach, tak. Proszę Państwa, 27 wtorek o 11 pod Pałacem Kultury. Obecność obowiązkowa. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. Będziemy kończyć. Zapraszamy do korony. Zapraszamy tutaj do pomocy. Potrzebujemy też wsparcia, żeby organizować takie wydarzenia i inne. Ostatnie chciałem zaprosić, odśpiewajmy polską pieśń patriotyczną. Yeah.
Proszę Państwa, jeszcze na koniec wszyscy razem krzyknijmy: stop masowej imigracji! Stop masowej imigracji! Stop masowej imigracji! Stop masowej imigracji! I hasło też przewodnie: precz z Unią Europejską! Precz!